Świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja w Bolesławcu to najstarszy położony w centrum bolesławieckiej starówki kościół zbudowany z kamienia. Obiekt został wybudowany w najwyższym punkcie Starego Miasta. Między tym kościołem a miejskimi murami we wczesnym okresie stał drewniany lub murowany, jak wskazują inne źródła, niewielki kościółek pod wezwaniem Świętej Doroty, który ufundowany został w roku 1194. Dzieje tej świątyni stojącej pomiędzy zbudowaną później ku czci Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja oraz murami miejskimi nie są dobrze udokumentowane. Kościółek ku czci Świętej Doroty był, jak przypuszczają niektórzy historycy, świątynią z czasów przedlokacyjnych miasta. Ślady tego pierwotnego Bożego przybytku dokumentuje akt z 2 czerwca 1261 roku, sygnowany podpisem i pieczęcią księdza Konrada I. Pośród wymienianych w tym piśmie świadków jest wspominany proboszcz bolesławiecki Wlasteusz, następcą którego był Andrzej, notariusz biskupa wrocławskiego Tomasza II, o którym wspomina kolejny akt z 1271 roku. Otrzymał on od biskupa wrocławskiego przywilej praw parafialnych do wsi Otok, której mieszkańcy przynależeć mieli do już wspomnianego kościoła parafialnego Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja w Bolesławcu. Zapis ten daje nam prawo do sytuowania początku powstania dzisiejszego kościoła parafialnego przed rokiem 1261. W latach 60. XIII stulecia za rządów księcia Konrada I należy odnotować sprowadzenie do Bolesławca konwentu dominikanów. Zbudowali oni klasztor w północno-zachodniej części miasta, którego część zachowała się do dnia dzisiejszego. Przy ufundowanym klasztorze wybudowali oni niewielki kościół. Kościół Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja już w roku 1298 zostaje po raz pierwszy przebudowany. Z tego okresu zachowały się najwcześniejsze ślady architektoniczne obiektu. Arcybiskup Galicji, prymas Hiszpanii, Gandislaus oraz inni dostojnicy w związku z ogromnym rozmachem budowlanym nadali temu kościołowi przywilej odpustowy. Wszyscy nawiedzający to święte miejsce, wierzący ludzie, mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego w określone uroczystości kościelne aż 40 razy w ciągu roku. Zostało to udokumentowane w specjalnym akcie, którego treść cytują Tadeusz Buga i Krystyn Matwijowski, redaktorzy książki pod tytułem Bolesławiec, w słowach: obie świątynie, niewielka pod wezwaniem Świętej Doroty i monumentalna pod wezwaniem Najświętszej Panny i Świętego Mikołaja, istniały obok siebie i były administrowane przez jednego proboszcza do końca XV wieku. Z XIV stulecia zachowała się informacja o fundacji ołtarza świętego Jana Chrzciciela, 1373 rok, której miał dokonać legnicki mieszczanin Junghans. Ta pieczołowicie ozdabiona świątynia została zniszczona przez najazdy huzyckie w roku 1429, co dokumentuje akt kolejnego nadania odpustu przez biskupa wrocławskiego Konrada w roku 1442. W dokumencie tym jest wprost wspomniana skala zniszczeń, jakie mimo upływu 13 lat od najazdu jeszcze były widoczne w kościele i mieście. Należy też wspomnieć, że prócz zniszczenia głównego kościoła miejskiego Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja, Husyci zniszczyli także klasztor i kościół dominikanów. Rzeczą zadziwiającą jest, że stojący tuż obok kościoła kościółek pod wezwaniem Świętej Doroty nie został w wyniku najazdów husyckich zniszczony. Zapewne w nim właśnie koncentrowało się życie religijne podczas odbudowy zniszczeń w kościele mariackim. Z tamtego okresu, rok 1452, zachowały się informacje mówiące o tym, iż w mieście funkcjonowały już wówczas dwie szkoły: parafialna przy kościele Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja, kierowana przez magistra Benedyka Hegengwalda, oraz miejska, kierowana przez słynnego Jana Opica. Wychowanek szkoły parafialnej bolesławianin Mikołaj Cirps zasłynął tym, iż w roku 1436 przepisał mszał rzymski, przechowywany obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Z czasów tamtej odbudowy miasta i kościoła Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja pochodzi także fundacja wielkich dzwonów, które zostały poświęcone i uruchomione w 1476 roku. Podczas odbudowy został także przywrócony do pierwotnej świetności klasztor i kościół dominikanów. Dzisiejsza struktura architektoniczna kościoła pochodzi z lat 1482-1492, co poświadczają inskrypcje wyryte w kamieniach umieszczonych w ścianach świątyni.
Gdy w 1497 roku miasto nawiedziła zaraza, niewielki kościół pod wezwaniem świętej Doroty za zgodą biskupa wrocławskiego został najpierw zamieniony na infirmerię dla chorych, a następnie po opanowaniu choroby w mieście oraz ukończeniu rozbudowy kościoła Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja około roku 1500 rozebrany. W roku 1517 do świątyni na wzgórzu miejskim dobudowana została kaplica pod wezwaniem świętego Krzyża, a w 1520 pod wezwaniem świętej Barbary. W wyniku budzącej się dość wcześnie na Śląsku fali reformacyjnej 1545 istniejący do tego czasu bolesławiecki konwent dominikanów nie przetrwał napływu ideologicznych prądów reformacyjnych. Część braci w roku 1545 przeszła na protestantyzm, inni nie wytrzymali szykan ze strony protestanckiej Rady Miasta i opuścili Bolesławiec. Prowadzący wówczas od trzech wieków działalność duszpasterską w Bolesławcu i okolicach konwent dominikański przestał istnieć. W roku 1553 w murach świątyni wygłosił swoje płomienne kazanie mnich bernardyński Jan Kapistran, ogłoszony później świętym. Mimo powszechnie przyjmowanej reformacji, wspólnota katolicka w mieście wydała znaczące postaci kościoła katolickiego. U schyłku XVI wieku biskupem wrocławskim był Marcin Gerstmann, syn rajcy miejskiego Wincentego Gerstmana z Bolesławca. Biskup Gerstmann zasłynął tym, że po ogromnym pożarze miasta w roku 1581 zmobilizował miasta śląskie i łużyckie do pomocy finansowej w odbudowie swego rodzinnego miasta. Znaczna część tej pomocy pochodziła od samego biskupa. W zachodniej części kruchty kościoła mariackiego znajdujemy najpiękniejsze bolesławieckie epitafium poświęcone pamięci poety i filozofa Kaspra Kirchnera, który urodził się w mieście. W roku 1615 został on uhonorowany w Bazylei wieńcem laurowym, co stanowiło największe poetyckie wyróżnienie na świecie. W roku 1618 sprawował funkcję rektora bolesławieckiej szkoły parafialnej, a następnie radcy cesarza. W czasie wojny 30-letniej 1618-1648 zawarty został w Pradze w 1635 roku pokój. W myśl postanowień tego traktatu Śląsk został poddany pod władzę cesarską. Rozpoczęło to szeroką akcję rekatolicyzacyjną na całym Śląsku i w Bolesławcu. Przemarsze wojsk szwedzkich, saskich i cesarskich nie oszczędziły mieszkańców i miasta, dlatego na zakończenie tej smutnej dekady wojennej w roku 1662 w kościele Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja została ufundowana kaplica z ołtarzem pod wezwaniem świętej Barbary oraz kaplica z ołtarzem pod wezwaniem świętej Katarzyny z roku 1693, której fundatorem był burmistrz Bolesławca wyznania katolickiego Jan Fryderyk Büttner. U schyłku XVI i na początku XVII wieku organmistrz Jan Lange zbudował w kościele pierwsze organy, a w roku 1709 zastąpiono je kolejnymi, wykonanymi przez mistrza Gottfrieda Ebenharda. W roku 1710 dobudowano ostatnią boczną kaplicę z ołtarzem pod wezwaniem świętego Aleksego. Świątynia została przebudowana w wieku XVII według barokowych zasad, a także wizji architektonicznej Giulio Simonettiego. W tym czasie została od zewnątrz przyozdobiona zabytkowymi renesansowymi epitafiami, które chciano w ten sposób uratować z likwidowanego cmentarza parafialnego. Przy wejściach do kościoła ustawiono wówczas rzeźby przedstawiające świętego Sebastiana i świętego Rocha, dłuta Jerzego Leonarda Webera, które znajdowały się pierwotnie przy dolnej bramie miejskiej. Do figury świętego Rocha już w roku 1738 mieszkańcy przychodzili w procesji błagalnej, niosąc ze sobą relikwie drzewa Krzyża Świętego i prosząc o ratunek. Relikwie zostały przywiezione do Bolesławca ze Stolicy Apostolskiej już w roku 1737, oprawione w specjalny relikwiarz w kształcie krzyża. Kronikarz Ewald Wernicke napisał notkę świadczącą o kulcie relikwii z tamtego czasu. Relikwia została zamknięta w posrebrzanym krzyżu, a 21 lutego 1738 roku była po raz pierwszy wystawiona i dana do ucałowania, co powtarza się we wszystkie święta kościelne. Relikwie te zachowały się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja do dnia dzisiejszego. W centrum nawy kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny oraz ambona wykonane w latach 1723-25 przez Jerzego Leonarda Webera. Przy tym ołtarzu po raz pierwszy sprawowano Eucharystię w Niedzielę Palmową 1739 roku.
Idąc od ołtarza głównego, po lewej stronie znajduje się ołtarz pod wezwaniem Matki Bożej z roku 1738, a następnie ołtarz pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego z roku 1720. Naprzeciw znajduje się z tego samego okresu ołtarz pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena. Jego relikwie przywiezione zostały do Bolesławca w roku 1726. W następnej kolejności na głównej zbudowane zostały barokowe ołtarze pod wezwaniem Świętej Anny z obrazem Świętej Patronki, prawa strona patrząc od ołtarza głównego oraz ołtarz pod wezwaniem Świętego Józefa, lewa strona przypisywane Michałowi Wilmanowi. W zakończeniu południowej nawy bocznej znajduje się datowany z 1779 roku ołtarz Świętego Krzyża, który znajdował się niegdyś w jednym z bolesławieckich kościołów zakonnych. Świątynię tę nawiedził dnia 13 czerwca 1857 roku metropolita wrocławski książę kardynał Henryk II Förster i odprawił w niej Eucharystię. Na ścianie kościoła umieszczony został zegar słoneczny z roku 1907 autorstwa mistrza Ryszarda Muckiego z łacińskim wersetem Hora fugit, mors venit, umbra transit, lux manet. Na lata 1926-28 przypadł gruntowny remont obiektu. W czasie II wojny światowej raz w miesiącu w kościele odprawiona była msza święta dla polskich robotników przymusowych pracujących dla III Rzeszy. Zaznaczyć należy, że dnia 1 września 1956 roku w świątyni tej sprawował Eucharystię ksiądz profesor Karol Wojtyła, późniejszy kardynał metropolita krakowski, wybrany na papieża Jana Pawła II. W powojennej historii kościoła i parafii wspomnieć należy, że sąsiednie wspólnoty parafialne, takie jak pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, powstała w 1969 roku, pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu, erygowana w 1972 roku, pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Kruszynie, erygowana w 1979 roku, pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bolesławcu, erygowana w 1983 roku, pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu, powstała w 1988 roku. Wszystkie one powstały dzięki pomocy macierzystej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja w Bolesławcu. Dnia 28 czerwca 2004 roku na prośbę długoletniego duszpasterza bolesławieckiego księdza prałata Władysława Rączki dekretem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja został podniesiony do godności sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła. Od tego też dnia proboszcz ksiądz prałat magister licencjat Władysław Rączka przeszedł na emeryturę, a jego posługę przejął ksiądz dr Andrzej Jarosiewicz. Od roku 2004 rozpoczęły się w bolesławieckim sanktuarium maryjnym bardzo intensywne prace remontowe, których głównym zadaniem było przywrócenie pierwotnej świetności najcenniejszemu obiektowi zabytkowemu miasta i całego regionu. Dzięki zaangażowaniu wspólnoty parafialnej, donatorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, a także wysiłkom księdza Andrzeja Rosiewicza w latach 2004-2012 przeprowadzono m.in. następujące trudne zadania konserwatorsko-remontowe. Remont zagrożonego katastrofą dachu kościoła parafialnego, remont kapitalny budynku plebanii, konserwacja barokowej ambony, remont gotyckiej wieży, dachu budynku parafialnego plebanii, konserwacja zabytkowego krucyfiksu, barokowego sakramentarium, barokowego ołtarza pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, barokowego ołtarza pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej, konserwacja barokowego wyposażenia wnętrza oraz obrazy sztalugowe, ołtarz Świętego Józefa, ołtarz Świętej Anny, barokowy ołtarz podwyższenia Krzyża Świętego, renowacja wszystkich okien witrażowych, ołtarz Krzyża Świętego, ołtarz Świętej Barbary, ołtarz Świętej Katarzyny. Ufundowane zostało nowe, rzeźbione i barokizowane soborowe wyposażenie prezbiterium z ołtarzem i dwoma lektoriami. Następnie konserwacja barokowego zespołu Szczelnicy, ołtarza Świętego Aleksego, konserwacja wyposażenia wnętrza, manierystyczne stalle, ławy kolatorskie, drzwi wejściowe północne i południowe, cykl 14 stacji drogi krzyżowej, trzy barokowe obrazy sztalugowe, wczesnobarokowa dużych rozmiarów rama rzeźbiona, trzy manierystyczne ławy kolatorskie dwurzędowe, jedna manierystyczna ława kolatorska jednorzędowa, barokowa dekoracja stiukowa na emporze organowej, drzwi główne wejściowe do kościoła od strony rynku.
Wszystkie przeprowadzone prace konserwatorskie i remontowe w obiektach parafialnych możliwe były do wykonania dzięki ogromnemu wsparciu wspólnoty parafialnej, gminy miejskiej Bolesławiec, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Polska Miedź S.A. oraz prywatnym darczyńcom. Tak intensywne prace nad przywracaniem pierwotnego piękna bolesławieckiemu sanktuarium maryjnemu zostały zauważone przez biskupa legnickiego Stefana Cichego, który na początku roku 2012 podjął starania, by czcigodna bolesławiecka świątynia została przez Stolicę Apostolską podniesiona do godności i tytułu Bazyliki Mniejszej. Starania uwieńczone zostały sukcesem, kiedy dnia 2 czerwca 2012 roku w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu w Watykanie podpisany został dekret nadający bolesławieckiemu kościołowi pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja godność i tytuł Bazyliki Mniejszej. Dekret podpisał ksiądz kardynał Antonio Canizares Lovera, prefekt kongregacji. Uroczystego aktu ogłoszenia tytułu Bazyliki Mniejszej w Bolesławcu dokonał jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, podczas Eucharystii dnia 7 października 2012 roku. Na zakończenie uroczystej mszy świętej ksiądz arcybiskup prymas Polski dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która na wiele wieków przypominać będzie potomnym o uroczystości ogłoszenia tytułu Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej. W kolejnych latach wspólnota parafialna przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej przygotowała się do dwóch bardzo ważnych inwestycji remontowo-budowlanych, które były następnymi ważnymi krokami w przywracaniu piękna świątyni oraz jej otoczeniu. Bazylika zyskała nowoczesne oświetlenie wnętrza, a dach domu parafialnego Caritas nowe pokrycie. W ostatnim czasie wspólnota parafialna zaprojektowała oraz przeprowadziła prace konserwatorskie trzech gotyckich portali Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej. Prace konserwatorskie portali północnego, południowego i zachodniego były niezbędnym etapem zaplanowanych prac nad renowacją całości elewacji bazyliki.